Ja wiem tyle. Jesteśmy w Trzebnicy i skoro widzę tutaj wszystko dookoła czerwone, to będzie absurd z natury pieszo-rowerowej. Roweru niestety nie mamy, ale jesteśmy na piechotkę, więc jakoś z tego wszystkiego wybrniemy. Okej, fakt pierwszy. Potwierdzam, w istocie jest to Trzebnica. Fakt drugi. Przez tą miejscowość przebiega ścieżka rowerowa, właściwie ciąg pieszo-rowerowy, który ma łączną długość 25 km. Cała ta inwestycja pochłonęła 4 300 000 zł, a nawet nieco ponad. Ale niestety nie udało się w tym miejscu uchronić od absurdu, który jest tuż za moimi plecami. Krzysztof, wyjaśni. No wyjaśnię z perspektywy rowerzysty, którym jestem na co dzień. No bo nie tak. Widać. No nie widać, bo jeżdżę na rowerze elektrycznym. Mamy tutaj ciąg pieszo-rowerowy, o czym informują te wszystkie okrągłe znaki odwrócone do nas plecami, a do widzów przodem, czyli frontem. Bardzo dobrze. Ale tutaj mamy znak o tym, informujący, że jest to koniec tego ciągu pieszo-rowerowego. A tym samym w tym momencie, jeżeli jesteśmy rowerzystami, no to nie możemy jechać dalej, bo to jest chodnik, więc powinniśmy zejść z roweru i zastanowić się, co tu zrobić. Piesi pozostają pieszymi. W każdym razie. To, po czym przeszliśmy, to nie jest przejście dla pieszych, a śluza rowerowa. Dzięki temu rowerzyści, nie zsiadając z roweru, przejeżdżają na drugą stronę jezdni i są na ścieżce rowerowej. I nagle pojawia się problem w postaci wiaduktu tej wielkości. No bo jak rowerzysta ma się zmieścić na tym krawężniku i co on w tym momencie ma zrobić? Zejść z roweru i wjechać pod prąd? Chyba tak. Ale z drugiej strony, jeżeli taki kolarz amator, jak ja na przykład, wsiadłby w końcu na rower i znalazł się w tym miejscu, no to ja bym zjechał tutaj na ulicę, oczywiście uprzednio sprawdziłbym, czy nie wjadę pod koła samochodu, który jedzie obok i przejechałbym prawym pasem pod tym tunelem. Ale to chyba nie do końca będzie zgodne z prawem. No dokładnie, bo przecież w kodeksie jasno stoi, że jak są ścieżki rowerowe, to korzysta się z nich, a nie z jezdni. W miejscu, gdzie tego nie ma, poruszamy się po jezdni, a na pewno nie po chodniku. Czyli teraz i ja, i ty, i wszyscy rowerzyści za ponad 4 300 000 zł jesteśmy w tak zwanej kropce. To prawda, ponieważ z tego, co tutaj zaobserwowałem, nikt nie korzysta z tego odcinka tychże ścieżek rowerowych, czy tam ciągów pieszo-rowerowych, ponieważ jazda w tym miejscu skutkuje dostaniem się, ale nie na drugą stronę wiaduktu, a w gips.